Czystość jest zadaniem własnym powiatu radomskiego. To znaczy, że powiat radomski w znacznej kwocie dofinansowuje dzisiejsze spotkanie. Na początek dla rozpuszczenia lodów i tego, żebyście Państwo weszli z taką wróżbą na przyszły rok wspaniałych czasów dla kultury, zespół przed Państwem. Mark Goldsberry Quartet. Zespół pochodzi z El Paso, z Teksasu. Składa się z czterech muzyków. Mark Goldsberry saksofon, Sean Mahoney gitara, Eric Answorth kontrabas i Ricky Malici perkusja. Razem z zespołem powinien... We'd like to start with our program with a blues. I love to play the blues, and this is a blues called Like Sunny. Thank you.
Państwa, jest tych gmin u nas kilka, nawet kilkanaście. I w tym roku tak, Skaryszew, Przytyk, Jedrnia, Letnisko, Iłża, Gust, Kowala, Jedlińsk, gmina Pionki. I Zakrzew, Jastrzębia, Wolanów, Wierzbica, te cztery ostatnie gminy nie przystąpiły w tym roku do konkursu, do uhonorowania swoich animatorów. Zapomniałam jeszcze miasto Pionki oczywiście. Także dziewięć dzisiaj podmiotów, które uhonorujemy. I proszę Państwa, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy właśnie zwrócić uwagę, tak jakby sprowokować sytuację, że wójt czy burmistrz miasta przygląda się swojemu terenowi bacznie, bacznie. Czasami te osoby są, proszę Państwa, bardzo skromne, na pozór niewidoczne, ale warto je uhonorować i z tego się bardzo cieszymy. Więc, proszę Państwa, jako pierwsza uhonorowana gmina, gmina Iłża. Pan wójt
Wojciech Walczak oraz pani dyrektor Agnieszka, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, pani Agnieszka Gryzek, w porozumieniu ze społeczeństwem, tak bym powiedziała, wytypowali na swoim terenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Jedlińskiej. I są to... Towarzystwa Miłośników Ziemi Jedlińskiej. Proszę Państwa, te nagrody, jak Państwo widzą, w przezroczystym papierze, żeby można, żeby Państwo widzieli, nietypowe te nagrody, ale to są nagrody takie, jakie właśnie Ci Państwo sobie życzyli. Wykonaliśmy telefon do każdego animatora, każdego zespołu. Były to czasami bardzo osobiste prezenty czy życzenia, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy te życzenia Państwa spełnić. Wielkie brawa jeszcze raz. Bardzo proszę. Koło Gospodyń Wiejskich. To właśnie Koło Gospodyń Wiejskich jest animatorem kultury 2013 w gminie Bus. Pod opinią podpisał się tam Adam Jabłoński, wójt gminy Bus. I czytamy. Koło Gospodyń Wiejskich w Kuczkach Kolonii istnieje od 1970 roku. Bierze udział w imprezach gminnych i dożynkowych. W 2012 zajął drugie miejsce w konkursie na tradycyjny wieniec dożynkowy. Impreza organizowana przez Muzeum Wsi Radomskiej. Zapraszamy serdecznie i domyślamy się, że Państwo będą śpiewać, mówić wiersze, opowiadać nam. Nie malują, to się w nowych strojach ładnie prezentują. Oj da na, oj da na, oj da na, oj da na. To się w nowych strojach ładnie prezentują. Gdzie teraz znamy uśmiechnięte miny, właśnie nowe stroje dostały od gminy. Oj da na, oj da na, oj da na, oj da na. Tematyczne, ale związane z uroczystościami, świętami listopadowymi. Pierwszy wiersz nosi tytuł Słowo Ojczyzna. Gdy mówię ojczyzna, wciąż się zastanawiam, jak wiele znaczy to piękne słowo, wypowiadane polską mową. Niech myśla nie jawi się tylko jako ziemia żyzna, lecz jako kraj ukochany i dom rodzinny, w którym szczęśliwy i wolny żyję. I bronić go będę, nie oddając innym.